Cześć, witajcie ponownie. Witam was w niespodziewanym materiale na temat kolejnej gry VR-owej. Jak widzicie, nie mogę odlepić się od tego tematu, ale to z tego prostego względu, że no, chyba dobrze zauważyliście to, że jak wpadnę w jakiś template, to lubię się go trzymać przez jakiś czas, aż no, znudzi mi się. Temat Medal of Honor Above and Beyond, czyli ostatniej odsłony gry tej zasłużonej serii, pojawił się przy okazji poprzedniego materiału na kanale. Oczywiście chodzi mi o nagranie z Edge of Nowhere. Tam poruszyłem temat, że jest taka jedna gra, która zajmuje bardzo dużo miejsca i jak się okazuje, Medal of Honor na PC-cie zajmuje aż około 160 z groszem giga. A więc jakoś robiłem czystkę na dysku, znalazłem miejsce, zainstalowałem i oto jestem. Grę kupiłem jakiś czas temu na promocji, myślę, że spokojnie z rok temu. I od tamtej pory właściwie ją chyba odpaliłem raz może, żeby sprawdzić, czy działa, i jakoś się w nią nie bawiłem. No ale to się zmieniło i postanowiłem nagrać swoje pierwsze wrażenia, bo tak na dobrą sprawę będę grał pierwszy raz w tą grę. I zobaczymy, jak ona się prezentuje. Myślę, że teraz też jest jakaś promocja, na pewno jest na sklepie Oculusa promocja na tą grę, więc myślę, że warto w razie co będzie się zainteresować. Tutaj gramy w wersję PC-tową, czyli w możliwie najlepszą dostępną, jeżeli chodzi o oprawę graficzną. Jak będzie z tą oprawą, to zobaczymy, bo póki co, tak jak mówiłem, jeszcze nie odpalałem na dobrą sprawę tej gry, więc wszystko będę razem z wami doświadczał w czasie rzeczywistym, że tak powiem. No i przy okazji będę dzielił się standardowo moimi spostrzeżeniami i wrażeniami, jak to bywa w przypadku tych nagrań z pierwszymi wrażeniami. Dobra, słuchajcie, myślę, że nie ma co przedłużać. Zakładam gogle i jedziemy. W międzyczasie wspomnę, że pierwsza gra pojawiła się już na PlayStation 1, czyli w 99 roku, czyli jakby nie patrzeć, to gra ma w tym momencie 24 lata na karku. Cała seria ma 24 lata na karku. I szkoda trochę, że ostatnią odsłoną jest właśnie, póki co, ostatnią odsłoną jest właśnie ta gra VR-owa, która no jakiegoś spektakularnego sukcesu nie odniosła. A zaraz się przekonamy, czy to faktycznie szkoda, że nie odniosła, czy nie, bo tak jak mówię, recenzji nie sprawdzałem żadnych, więc nie wiem też czego się spodziewać za bardzo. No z drugiej strony fakt tego, że jakoś ludzie nie zachwalają, o mogę się ruszać, że ludzie nie zachwalają tego, może świadczyć o tym, że jednak mamy do czynienia z raczej średniakiem. No ale kto wie, zobaczymy. Chociaż w sumie to mogło być, nie, zdaje się, że 2 lata już ma na karku ta gra, więc może to po prostu trafiło w jakiś jeszcze mało popularny pik zainteresowania. Nie trafiło w pik zainteresowania. Rzućmy okiem jeszcze tylko, czy możemy sobie coś ustawić w opcjach, jeżeli chodzi o grafikę, bo chciałbym mieć możliwie najlepszą, a to pewnie widzę się odpaliło audio wideo. Odpaliło w defaultowych ustawieniach albo mam nadzieję, że w najwyższych. Zostawmy MSAA. Screen resolution low, mid, high, dynamic. Nie no, bierzemy oczywiście w najwyższą. Tutaj najwyższe. Music volume, dialogue volume. No dobra, nic więcej nie zmienimy tutaj. W ekstrasach co mamy? Tylko jakieś badziewki. Dobra, słuchajcie, zacząć rozgrywkę. Menu jest oczywiście stylizowane. Nie wiem, czy pewnie wielu z was grało w poprzednim, przynajmniej któryś z Medal of Honor. Więc tam zawsze były takie fajne menu główne w postaci właśnie sztabu dowodzenia albo coś takiego. Więc zobaczmy, jak to wygląda. Zacznijmy od pierwszej misji. Czyli prolog. Wspomniałem, że gramy na PC-cie. Okay. Nie wierzę, że wróciłeś dla nas. Zostawiłeś nasze życie. Lieutenant, wziąłeś direct hit. Tylko żeby nie było głosu w tym. Zapomniałem założyć sprawę oczywiście. Lieutenant, what you just did was both the bravest and dumbest thing I have ever seen.
Postacie są raczej takie stylizowane na kreskówkowe, bym powiedział. Właśnie uratuję wam tyły. O kurde, nie trafiłem. O! Ale fał. Dobra, trzeba będzie się przyłożyć do celowania, bo odrzut robi swoje. Ale postacie, tak jak wspominałem, postacie są stylizowane na grafikę taką rysunkową, bym powiedział. Niby to jest 3D, znaczy no niby to jest 3D, tylko to nie są to nie jest realistyczna grafika, ale to nie przeszkadza w sumie w żadnym wypadku. Okej. Okay. Co ja tutaj widzę? Zostałem ranny w pierwszej akcji już. Good morning, Lieutenant. I'm Colonel Ebbets. Welcome back to the land of the living. I'm with the Office of Strategic Services. Our mission is sabotage, subversion, and everything in between. We're taking the fight to the Nazis. Going okay, tutaj mamy spory nakład pewnie na fabułę. We do some of the most dangerous work of the war. Zresztą każdy właściwie Medal of Honor miał jakąś tam fabułę ciekawą na swój sposób. He's an excellent judge of pamiętam, w dwójce były chyba takie momenty skradankowe, gdzie machało się papierami do strażników z Gestapo, czy tam innych służb specjalnych. A, tu jeszcze siedzi typ. Nie widziałem go. Kurde. Wybaczcie, chciałem sobie wycentrować obraz, a tu nie działa to, bo gram przez ze Steama, przez nakładkę Oculusa i troszeczkę tutaj widzę. Troszeczkę tutaj widzę inaczej działają przyciski, na przykład do chociażby centrowania. No raczej. Ciekawe, jakbym odmówił. We go where the lieutenant goes. Yes, sir. I have every confidence you're going to make me look like a genius for recruiting you. Z ciekawości może sprawdzę sobie potem, jak wygląda jak odmówienie, co się dzieje. No, to może będą jakieś wybory w tej grze do dokonania, co sobie byłoby świeżością w tej grze, w tej serii. Ten co tutaj mi za... Hello, lieutenant. I'm Dr. Thatch. Welcome to the infirmary. Ah, we'll have you back on your feet in no time. Bebzel taki wywalony jak po Wigilii, czyli prawidłowo. Realizm jest zachowany jak najbardziej. Keep the firing range. No dobra, jedziemy to. Prawdziwy gracz nie korzysta z tutoriali. Come back anytime. You can access my office through the main menu. Good luck and tally-ho! No i ho, dobra, jedziemy dalej. Co jednak będzie? Przecież skipowałem. Welcome to the firing range, Lieutenant. Now that you're back on your feet, the Colonel thought we should give you a quick combat refresher. Your current objective is always shown on your sleeve. Take a look. Muszę odsuwać trochę sprzętu, które mam w pobliżu. Tłucze się wszystko. Dobra, gdzie idziemy? Sleeve. Dobra, aha, czyli tutaj mam obiektywy na mankiecie. Lachawina. Grand Vin de Chateau Soupe. Ale odrzut. Okay. Nie, grafika spoko, powiem wam. Tak, korzystanie z peceta, który jest odpowiednio wyposażony w odpowiednio mocne podzespoły, to zapewnia jednak komfort wzrokowy znaczący.
te gry wyglądają naprawdę spoko, nie? No może to nie jest nie wiadomo jaki poziom graficzny, ale mimo wszystko sprawdza się, to naprawdę ładnie wygląda. O, tego nie trafiłem. Excellent job, Lieutenant. Now, bring the magazine up to the glowing indicator, and then look at that, like magic. Now, let go of the pistol. Jest takie troszeczkę, no wspomagane jest, ale jest dosyć sztuczne, bym powiedział. Nie ma tak, że musisz dopchnąć do końca, tylko tutaj wystarczy, że umieścisz na tej wysokości magazynek i on sam się wsuwa. Takie. Bardziej mi się podobało w tym przeładowaniu, w czym ja ostatnio grałem. Arizona Sunshine, tam było fajniejsze przeładowanie. To celowanie wymagające użycia dwóch dłoni, dwóch rąk. Korzystanie z broni automatycznej nie będzie łatwe. Mam nadzieję, że wspomagacze będą tutaj mocno się udzielały. O, widzicie? Wystarczy, że puszczę i już to jest. To nie ma. A, tutaj jeszcze. Okej, okay, no dobra, jeszcze muszę pociągnąć zamę. Och, Garandzik, moi drodzy. Moja ulubiona broń z II wojny światowej. Już wspominałem to na live'ach, to już kiedyś nie miałem okazji strzelać z tego. Kurczę, robi wrażenie. To jest, wiecie co, takie to uczucie, jak pierwszy raz wziąłem tego Garanda do rąk, to takie, jakby światłość na mnie spadła z góry. Naprawdę, kurczę, bardzo fajne przeżycie. Znaczy, rozumiem, że osoby, które nie są zainteresowane uzbrojeniem, to tam może to koło tyłka latać takie coś, nie? No, z racji tego, że lubię. No to jednak jest super, ale bardzo precyzyjnie się strzela. Bardzo fajnie. To jednak jest to przeżycie, że jak pierwszy raz bierzesz w ręce takie historyczne... Czekajcie. Wszystko jest ok. Mam nadzieję, że się nagrywa. Sprawdzę jeszcze oczywiście, żeby nie było problemu z nagraniem po tym. Więc wracając, ktoś kto się interesuje pierwszy raz bierze do ktoś kto, no, że tak powiem, nie ma w mieszkaniu na co dzień. W sensie... O, teraz poczekajcie. A, bo to samo wywaliło. Kurde, zagadałem ten historyczny. A to jeszcze sprawdzimy sobie w trakcie gry. No. Uprościli tutaj to przeładowanie. Bo jak wkładasz normalnie, to musisz włożyć i jeszcze ten zamek ruszyć. Ale jest mega precyzyjna ta broń. Na żywca tak dobrze mi nie szło. Dobra, gdzie mamy iść? To the left. Dobra. Kurde, ale skipowałem przecież tutorial. You carry your pistol on your hip and a larger weapon on each shoulder. When you pick up a new weapon, it will replace the one you currently have in that slot. Grab this carabiner 9 easy peasy, lemon squeezy. Now get ammo from this K98 from these ammunition boxes. Co? To przeładować, ale tu lipa. Aha, okej, dobra. Ale nie widzę, że to będzie ten... A dobra, wylatują. Przepraszam, mój błąd.
Myślałem, że już jest niedopatrzenie ze strony twórców, a tu, no bo to bardzo ważne niedopatrzenie. Odbierające znacząco realizm. No zdecydowanie wolę te półautomatyczne. Granda chociażby. To przeładowanie to będzie, znaczy na pewno wymóg przeładowania doda dramatyzmu i adrenaliny rozgrywce. No, ale to przeładowanie tutaj to jest kiepsko zrobione. Powinno się wkładać te pojedynczo, no chyba że można się tą, ale tutaj widzę, że nie ma miejsca. Łódeczkę, ale no gdzie jest ładowanie? To lipa. To mi się nie podoba. Dobra. Bierzemy następną broń. Dobra, jak się trzyma, to nawet spoko. Fajnie, że można też wyciągnąć ręką to. To też jest akurat spoko. Teraz to zauważyłem. Że nie trzeba wciskać guzika, a można ręką. Dobra. I know you just got out of the infirmary, Lieutenant, but we need to give you a quick refresher on battlefield medicine. You will automatically heal from minor wounds, but if you really get hurt, dobra, czyli jeden duży minus tej rozgrywki, tej gry to jest to mocno uproszczone przeładowanie broni, mechanizm przeładowania broni. O jas. Kurde, jeszcze samo okaleczenia to nie robiłem w grze. Klatę. Voila, good as new. You can store up to 3 first aid syringes on your cuff. There are soldiers now on the grenades. Head up the stairs. A, takie jaja. Dobra. Spoko. Tak, ale no zdecydowanie najbardziej wkurzający to brak tego przeładowania. Ja jestem, że tak powiem, zachwycony Pawłowem, który zresztą będę często polecał wam. Tego granata to mam replikę drewnianą w domu nawet. Kupiłem w Wilczym Szańcu. Patrzcie, no nie mogę trafić. Ojejku. O, udało się. Dobra. Już? Wyjść? Boże, rozładowałem granata? Aha. Dajcie, bo chyba coś wcisnąłem. Nie, nagrywa się. Wszystko ok. Muszę się uleczyć. Kurde, dobre. I co, mi tak będzie wystawać? A tutaj mam grunt. Excellent. You're ready to take on the Third Reich. When you're done with grenades, no dobra, kończmy ten tutorial, sobie jakąś normalną rozgrywkę, zobaczyć akcję prawdziwą. Spend as much time at the firing range as you want. Jak chcę. Just go through the door to return to headquarters. Dobra, lecimy moi drodzy, zróbmy jedną misję. Będziemy w stanie określić, czy gra jest warta.
Póki co graficznie spoko. No, na pewno lepsze to niż ten Edge of Darkness. Edge of Nowhere, przepraszam. It's Ollie, right? Yes, sir. Ollie, how old are you? Tak, nie ma na dzisiejszy standard. I'm 23. Jak to mówię? I'm 19. O, szkoda, że nie jest interakt. O. I'm 16. Nie wyłączyłem. I have every nie wyłączyłem, nie wyłączyłem. More than you, that's for sure. Szkoda, że nie jest środowisko bardziej interaktywne, na przykład nie wiem, no ale to już pewnie by wymagało jakichś cudów na wianku w obliczeniu. No, dużo fabuły będzie najwyraźniej, jak się rozrywki. Ciekawe, jaka długa jest tego, no muszę sprawdzić ciekawości. No gra się spoko, nie jest jakaś tam nie wiadomo jaka. Ale ten, ale... Nie mogę powiedzieć, że się nudzę tu. Nawet na tym tutorialu. To wyszło też na Questa dwójkę na pewno, no i trójkę swoją drogą też. Nie wiem, czy dostało wersję pod trójkę, czy tylko będzie działać w natywnej na dwójkę. I się zastanawiam, czy nie kupić sobie tego do porównania. Zobaczę, jak to się będzie w ogóle... Jakie będzie zainteresowanie? Po prostu to jest dużo. Teraz droższych gier to jest na Questie, zdaje się. Tam chyba ponad 40 dolców kosztuje. Czy 40? W sumie na Oculus, na ten, na Steamie też była dosyć droga. Ja na promocji to kupiłem chyba za. Nie pamiętam za ile. Kurde, już ponad rok temu to było, to nawet nie pamiętam. O, dobra, będziemy teraz coś. W końcu jakaś misja. Yes, sir. Your first mission is to make contact with the French resistance. You'll be working with a cell led by Manon Baptiste, who's been our eyes and ears on the ground since the war started. Your rendezvous will be along the coast, at the St. Catherine Lighthouse. The Germans are using it. Ciekawe, że mapy są, w sumie można zobaczyć, jeżeli to one są faktycznie zgodne z tym stanem, jaki był w latach tam wojennych. Nie wiem, w którym roku to się dzieje. Sabotage targets of opportunity. I'm talking about a small communications relay or a field truck. Jakieś takie małe się wydają. Train destroying Gestapo headquarters. This is your first OSS mission. Baby steps. Now I want to introduce you to Huxley. Muszę sobie zobaczyć z ciekawości, jak to wygląda. Porównać teraz, jak to wygląda. Give you some nice goodie bags for the resistance. 3 days in and out. Keep it simple. I'll see you on the other side. Dismissed. O, kurczę, mogę sobie to oglądać, nie widziałem. Nie zwróciłem uwagi na to. Quartermaster. Kurczę, to zanim wyruszę na ten, na jakąkolwiek misję, to minie 2 godziny. Hello, I'm Huxley. Trochę to rozwleczone. Quartermaster. I'm here to brief you on weapons, gear and all the threats you'll face. I'm backed up by a full model shop, a sewing brigade and the best gunsmiths the allied nations have to offer. Have a look around. I'll be happy to answer any questions you have. This special weapon is on loan from Colonel Ebbets. Apparently it's a family heirloom. He calls it Uncle Nate's Rough Rider. To jest bardzo dobry sprzęcik. I call it an exquisite Nazi machine. The Gewehr 43. An impressive weapon. It requires a bit more effort to reload than the Garand. But it comes with a larger magazine. It's every bit no to co ona weźmiemy? Standardowy zestaw. But rapidly firing the Gewehr's entire magazine will cause its accuracy to go wild. To jest magnet. In the right hands, this simple combat knife is every bit as deadly as a machine gun. A knife is always lethal when thrown at enemies. If your knife ever gets stuck on the ceiling, you can always shoot your weapon to dislodge it. And with a little practice, the knife can be twirled and tossed between hands. Huxley, what's the lieutenant looking at? The St. Catherine Lighthouse. Właściwości lotne takie średnie, bym powiedział. Continue the campaign. Oczywiście, że idziemy. Dobra, idziemy na misję. Pierwsza misja, moi drodzy.
The Resistance. Manon Batiste. O, to jest bohaterka dwójki. Zajebiście. Fajnie, że zrobili nawiązania do tych. Do klasycznych odsłon. Manon była bohaterką dwójki właśnie. Keep an eye on the lighthouse. We're supposed to look for a signal. Jedną z bohaterów. Tam chyba się jednak Jimmy Pattersonem ten kierowało w dwójce i w jedynce, a Manon, z Manon się spotykaliśmy, o ile dobrze pamiętam. Na pewno było w dwójce Manon. No nie no, wcale nie wydaje się to podejrzane. Germans will be there any second. Lieutenant, looks like enemy reinforcements are heading up the road. Be ready. Oh. Dobra. Ja pamiętam, Medal of Honor pierwszy, w ogóle dwójka zresztą też. One bardzo zasłynęły z tego, z animacji. Tam były bardzo fajnie animowane postacie przeciwników i można było... O! A skąd ja pancerz po sobie? Można było postrzelić w różne części ciała wroga i to było normalnie reakcja na to. I pamiętam, jak tam taki charakterystyczny był... Charakterystyczna animacja była po postrzeleniu w nogę, albo w krocze nawet można było postrzelić, taka ciekawostka. Z czego ludzie bardzo często korzystali, podejrzewam. Ja na pewno. Bardzo fajnie, powiem wam, się gra. Znaczy, to jest uproszczona rozgrywka, to nie jest żadna symulacja, ani nic takiego. Ale spoko się gra. Zdecydowanie było słychać ping. Zdecydowanie było słychać ping. To gra jest arcade'owa ta gra. To nie jest symulacja, to do Pawłowa to nie ma nawet startu, powiem szczerze. I Pawłow mimo szczerze... Pawłowa stawiam wyżej zdecydowanie. Jeżeli chodzi o frajdę dającą zabawę z obcowania z bronią, chociażby. To jednak Pawłów jest wyżej. I Arizona Sunshine co prawda nie ten kaliber gry, ale też wydaje mi się, że zabawa z bronią jest dużo bardziej zaawansowana niż w przypadku tutaj Medal of Honor. Nie no, graficznie ok jest, nie no, nie ma... To nie da się tu wejść? Gdzie ja mam iść teraz? No tu widać jakieś dziwne takie doczytywanie się tych tekstur momentami. O, do... Szczególnie na trawie teraz było widać. Tutaj jak podchodzę, to jednak te lody tutaj są dosyć... krótkie mają odległość do doczytywania. Dobra, nie wiem, gdzie mam iść teraz. Nie posłuchałem typa i teraz się zgubiłem. Muzyka w tle. W ogóle taka ciekawostka, no podejrzewam, że może część z was to zdaje sobie z tego sprawę, ale inicjatorem powstania pierwszego Medal of Honor, przepraszam, był niejaki Steven Spielberg, który mocno wpłynął chyba też na powstanie gry w sumie. O, ale doczytywanie paskudne, ojej. Zobaczcie, tam w oddali, zwróćcie uwagę, jak w oddali się rysują to wszystkie... No nie wiem, gdzie mam iść.
Find the codebook on the bed. O Boże. Czyli wracamy do tego budynku, w którym byliśmy. I będę komuś, kurde, zaglądał do łóżka. Trochę brakuje takich, chociaż nie wiem, może nie te, może ja to wyłączyłem, bo tam pewnie w opcjach jest coś takiego. Zaraz to spróbuję ustawić. No, jest i codebook. Excellent work, Lieutenant. Always keep your eye out for codebooks and reconnaissance photos. Every bit of information will help us win the war. And who knows, you might be able to liberate some music for your record collection. Stand by, Lieutenant. We're heading your way. And it's on to Dubuisson. Sprzęty jakieś do naprawiania. Klucze. No to to już po misji pierwszej? Secret base. No nie, no co wy mi to takie krótkie dajecie? O, to trochę zawiedzony jestem. This is our base of operations. The village of Dubuisson. Nie pamiętam jak ona wyglądała w tym. Na pewno nie tak. You never know where the Gestapo has eyes. Nie da się podnieść marchewki. A szkoda, że nie można dotykać tych postaci. Chociażby postaci. Ja nie mogę już tam o wszystkich. Chociaż no, wypadałoby, żeby elementy otoczenia były fizycznymi obiektami w grze. To wtedy na pewno dodałoby to realizmu. Ale no, z drugiej strony wymagałoby też, kurczę, dodatkowych mocy przerobowych. Które na pewno by wpłynęły w jakiś sposób na oprawę. Jest poprawnie moim zdaniem. No to szału nie ma, ale też gra się nie ma czego wstydzić. Ciekaw jestem jak to na questie wygląda, bo to cięcia muszą być drastyczne, bym powiedział. No może nie drastyczne, ale na pewno łatwo zauważające. Kurczę. Aż naprawdę się zastanawiam nad kupnem tej wersji na questa. Słuchajcie, jeszcze jedną misję chciałbym tak, żeby, bo za mało poczułem tej walki, nie? Takie jest. Prosta jest, bym powiedział. We have a serious problem. Something big is happening inside Gestapo headquarters, and we don't know what it is. Against my wishes. Bawię się spoko. Chociaż mówię, nie czuję, że ten, że jeszcze wystarczająco aspektów lizłem, że tak powiem. Zdecydowanie jeszcze jedną misję chętnie rozegram. Taką z krwi i kości misję. Żeby mieć chociażby pogląd, czy faktycznie każda misja dzieje się na takim małym na małym skrawku ziemi, jak i ta pierwsza misja z tą wybuchającą latarnią morską. To mimika też jest taka średnia, bym powiedział. His name is Louis Metz. He used to be mayor of this town, but he has now betrayed everything and everyone. But if he's a Nazi collaborator, why does he help you? Tutaj nie używano motion capture do tego. Do mimiki. Whatever propels Reed to betray his nation also propels him to drink. And other excesses. This man is depravity incarnate. Jak on zagwizdał. Zaszumiał bardziej. But something has him spooked badly enough that he broke off contact with us 2 weeks ago. And we're going to go after him. So we're gonna kill him? No. A, zapomniałem, że ja tutaj mam te. Że ja... O, i tutaj nawet pokazuję, w którym miejscu to się znajduje. O, no dobra. Człowiek jak się nie rozgląda, to potem wychodzą takie kwiatki. Dobra, idziemy dalej, moi drodzy. Capture Louis. Louis Metz, the Nazi collaborator. O, powiem wam, że to już fajnie wygląda. I jaśniejsza graficzka. I dużo obiektów na ekranie. No, w 3D to wygląda naprawdę spoko. Pewnie wersja płaska jest dosyć... znacząco traci na uroku, ale... Ja, tutaj wygląda naprawdę sympatycznie.
Weźmy sobie Garanda. Najpierw pójdzie Garnek. Potem drugi. Potem trzeci. I czwarty. O. Zabili mnie. Zabili mnie, cholera. Lieutenant, this is a perfect spot for our ambush. But we need you to clear out the checkpoint first. Jakoś kuca? A to pewnie musiałbym sam ukucnąć. No dobra. To jeszcze raz. Robimy tak. Znajdę sobie jakieś miejsce do zasłony. Żeby mnie tak łatwo nie ściągnęli. Tutaj mogę się schować. I zrobimy jeszcze raz. Tutaj tym razem mają dwóch garnek na głowie. Ale jest wspomaganie celowania, co jest bardzo dobre. Człowiek się tak nie... O, jeszcze tam żyje. A. Znowu nie zdążyłem. Cholera. No łatwe to nie jest. Dobra, to teraz idziemy na Ramboida. To się dużo szybciej przeładowuje niż... O kurde. Kurde, znowu. Lieutenant, this is a perfect spot for our ambush, but we need you to clear out the checkpoint first. No ja już bardziej siedzę, to nie mogę kucnąć. Teraz. Przejdę ten fragment. Nie, bo nie dam sobie ten... Kaszę dmuchać do cholery. Ja pierdykam znowu. Lieutenant, this is a perfect spot for our ambush. We need you to clear out the checkpoint first. Where's the eye? Lieutenant, this is a perfect spot for our ambush. We need you to clear out the checkpoint first. Tych potraktuję granatem. Klangdian. Tych zdejmę z oddali. O, granat. No, chciałbym się dziabnąć. Ale... Jeszcze raz, bo widzę, że poszło. Na dwóch z głowy. Na dwóch z głowy. Kurde. A, pierdykam. Można ze stealtha ich pociągnąć jakoś? Tu by jakieś miejsce znaleźć takie kurcze idealne do pociągnięcia ich tak, żeby mnie nie zabili. Może tutaj. Tam tych widać? Widać. Dobra, zobaczmy, czy się uda. A tamci mnie nie widzą. O, to już lepsza taktyka. I było ping słychać. Ja pierdykam. A tym razem mi się udało. Żeby na pierwszą miejscówkę wykorzystać wszystkie te... No, bez jaj. Lieutenant, this is a perfect spot.
spot for our ambush, but we need you to clear out the checkpoint first. Przynajmniej powiem wam, że chyba na tej miejscówce dwóch naraz pociągnąłem, ale jaja. Zajebiste. To powiem, że w tej miejscówce to chyba się wyćwiczę tutaj porządnie, ale udało się. No, ale faktycznie, słuchajcie, zobaczcie. Całe takie krótkie misyjki, nazwijmy to, one dzieją się w takim małym, ograniczonym otoczeniu. Rozczarowujące. Fajnie by było, jakby na przykład było coś na zasadzie zrobionego jak Sniper Elite, gdzie ma, no może nie takie duże tereny, nie takie duże tereny jak w Sniper Elite, ale żeby można było sobie swobodnie jakoś tam ścieżkę obrabiać, nie? No tutaj mogłem się tam przesunąć w ramach tego, duże to nie było. Objętościowo to nie jest, powierzchniowo przepraszam, to nie jest duży teren. Some spigot guns in strategic spots. No już chyba wiem, czemu to tak nie odniosło ten takiego sukcesu. Pozostawę do życzenia tutaj właśnie ta realizacja, że poprawnie jest wszystko tak w ogólnym rozrachunku. Ułatwienia dla niedzielnego gracza, jeżeli chodzi o handling bronią. No domyślam się, że nie każdy jest freakiem i nie każdy się interesuje uzbrojeniem. Każdy może chcieć... A, gdzie to podłożyć? Hmm. O, fajnie. No, akurat fajny motyw. Aha. Excellent choice. Boom. To jeszcze jedną misję zrobimy, bo zapowiada się ciekawie. To jest Oli. Gdzie ja mam Oli? Który to jest Oli? To nie jest Oli. Tutaj cię umieścimy. Nie, no to akurat zajebisty motyw. Takie planowanie przed misją, bardzo spoko. Szkoda, że nie mogę się poruszać, bo trochę... Juliet, gdzie zasłonimy? Juliet, może... Może tutaj. Zrobimy to taktycznie, moi drodzy. Z tamtej strony trzeba będzie próbować. Tutaj będą jechać. W tym wypadku, chyba zdaje się. Dobra, jego tutaj umieścimy. Ja sam pójdę z tamtej strony. O, to pójdziesz ze mną, koleżanko. Mam do ciebie manon sentiment. I załatwimy z tej strony. Good work. The convoy will be here soon. You can see everything from up there. Bonne chance. A ty ja na skały idę. No dobra. Dobra, to akurat... Ło, wow, ale jaja. To akurat fajny motyw z tym planowaniem. Nie no, tamtego to wcale nie widać, co tam się chowa za drzewem. Nic za nic. A ja co? A, no właśnie. Dobra, mistrza. No dobra, ten motyw jest bardzo fajny. Bardzo mi się podoba. Tu planowanie zasadzki. Ciekawe, czy to się będzie często powtarzać później. O kurde, to jest bardzo podobne jest do tego, jak on się nazywa. Ten co Goblina grał w Spider-Manie. Jezus Mario. English please? William Dafoe. I feel like we're missing some interesting discourse here. Why haven't you reported in? It's been 2 weeks. Taki William Dafoe wymieszany z... You poor baby. Hannibalem, kurde, też nie pamiętam nazwiska. Fils de pute. I have zero patience right now, Louis. If you think that I'm treating you... Dobra, wiele rumieńców gra. Wybacza mi to ograniczenie, jeżeli chodzi o rozmiar miejscówek. Remember, I have pictures.
is a list. A list? Of all the resistance members in Normandy. The Gestapo's been compiling it for months. You're bringing in a trainload of... No spoko, powiem wam. Round everyone up. When? I do not know. I'm not privy to... Tonight! Było słychać, jak się orzechy tłukły. Marcel. Oui, mademoiselle. We need to blow up a train. Allons-y. Daj mi flachę. Nazista alkoholik. Czemu nie? To cały czas misja pierwsza. Nazi train. Kurczę, aż mnie korci, żeby jeszcze z wami posiedzieć tutaj, ale mam troszeczkę innych rzeczy do zrobienia jeszcze dzisiaj. Więc chyba na tym skończymy. Jeżeli byście chcieli... Jeżeli byście chcieli kontynuację mojej przygody z tym, to w sumie jestem zainteresowany, bo nawet mnie wciągnęły te rozwiązania takie. Nawet mnie zainteresowały, powiem szczerze. Tak czy tak, słuchajcie, trzeba dać grze szansę, żeby się rozwinęła, bo na pierwszych... mam odciśnięte. Pierwsze minuty z grą są takie raczej średnie, bym powiedział. Rozkręca się dopiero później. Ale zdecydowanie jest warta do sprawdzenia. Czy do zakupu? No to zależy pewnie, czy traficie na jakąś wartościową, znaczy dobrą okazję, bo ona jest dosyć droga, zaznaczam. I zależy, jak bardzo jesteście przywiązani do marki może też. Z drugiej strony to ostatnia póki co gra, jaka się ukazała, więc chyba chociażby ze szacunku do marki warto byłoby to sprawdzić. Wydaje się trochę bardziej infantylna i trochę bardziej dziecinna. Mniej poważna na pewno niż poprzednie odsłony. Czy to dobrze? No to ocencie sami, czy wam pasuje taki styl. Bardziej taki niedzielno-graczowy bym to nazwał. Nie jest do hardkorowego gracza. No szczególnie chociażby niech o tym świadczy uproszczenie obsługi broni, bo ona... To ja jestem przyzwyczajony do Pawłowa, do czego już wspominałem i do czego teraz będę porównywał takie gry najczęściej, bo to dla mnie ten Pawłow jest topką, jeżeli chodzi o wrażenia, jakie daje z obcowaniem z bronią w przypadku gier wirtualnych. Więc wiarowych, przepraszam, więc to na tym polu to nawet do pięt mu nie sięga. Więc to jest taka bardziej arcade'owa przygoda, która ma za zadanie dać troszeczkę rozrywki. Nie powiedziałbym, że to jest Medal of Honor jakieś pełną gębą i myślę, że to pewnie sprawiło, że ludzie się troszeczkę odbili od tego, bo spodziewali się pewnie jakiejś poważnej, nie wiem, chociażby, może jest taka, nie wiem, bo nie grałem w grę. Nie sprawdzałem żadnych materiałów. Może się później trafi jakaś taka akcja, coś na miarę lądowania na plaży w Normandii. Ale póki co to podejrzewam, że to mogło być takim powodem, dlaczego ludzie średnio byli zainteresowani tym tytułem. No, taka jest moja opinia, słuchajcie. No, jeżeli graliście, to wyraźcie chętnie zobaczę waszą, bo może wam się udało przejść tą grę, albo macie zgoła inne wrażenia co do tego tytułu, więc chętnie się podzielcie tym, proszę, w komentarzach, a ja to przeczytam i udzielę się jak najbardziej w dyskusji, bo może, tak, i tak jak mówię, jeżeli byście zainteresowani takim skończeniem tej gry, bo powiem wam, że mnie trochę zaintrygowała ta opcja z planowaniem, to na pewno dodaje atrakcyjności. Ragnar mi tutaj się, kurczę, ten otrzepał przed chwilą. Więc no to byłoby na tyle, słuchajcie. Taki bonusowy odcinek przed końcem roku. Mam nadzieję, że się wam spodobał. Ja się w takim razie zabieram do dalszej pracy i widzimy się już wkrótce przy okazji następnego materiału, następnego streama. Do zobaczenia, do następnego. Pa, pa.